Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek z prankowania moich widzów, czyli was. Oczywiście jeśli nie oglądaliście wcześniej odcinków z tej serii, to zapraszam bardzo do playlisty, macie link w opisie. Zaraz wam wytłumaczę zasady, jeśli jeszcze nie oglądaliście tego typu odcinków. Ale zanim oczywiście do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Star Stable. O, widzę, że Star Stable mnie obserwuje. Mary i Mama, Śmiech Hien, Madzia Koni. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Więc wracając do zasad naszej dzisiejszej zabawy, moi drodzy. O Boże, ogrodzenie, nieważne. Więc w tej serii spotykam was, widzów Star Stable, i zgadzam się na wszystko. Na zaproszenie do stajni, do znajomych, czy cokolwiek sobie wymyślicie. Ale oczywiście nie mogę wam zdradzić, że nagrywam odcinek. Dlatego ta seria jest pełna niespodzianek i nieprzewidywanych sytuacji. Było już kilka takich w poprzednich odcinkach. Serdecznie zapraszam do zobaczenia. A my co? Chyba sobie pojedziemy do Murland, bo tam jest najbardziej takie respogenne, widzowogenne miejsce? Nie wiem, jakkolwiek to nazwać. Później sobie pojedziemy na mistrzostwa, bo tam też często was spotykam. No i zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj kogoś z was znaleźć. No i przy okazji sprankować. O ironio, o 18:30 będą mistrzostwa kucyków. Ale dobra, zrobimy tak, że pójdziemy na te mistrzostwa na grubym Yami. Zobaczymy, może właśnie zwrócę swoją uwagę na siebie przez to, że jestem na wielkim koniu i przyszłam na kucykowe mistrzostwa, a tak naprawdę nie jestem na kucyku. Ale najpierw idziemy sobie oczywiście do Murland i zobaczymy, czy spotkam tam jakiś widzów oczywiście. Przy okazji, podczas robienia tej serii często znajduję jakieś dziwne bugi, ponieważ mam na to czas. Się przechadzam po prostu po Star Stable, więc może się dużo dziwnych rzeczy stać, ale to zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Jesteśmy w Murland, za dużo koni to tu nie ma, z czego jeden to jest bot. Ktoś tutaj coś pisze, nie wiem o co chodzi, ale chyba mnie olały. Olały mnie i zostawiły. Mam jedną znajomą aktywną w grze. Jest to Luna Youngcake. Oczywiście jeśli będzie do mnie coś pisać, to będę jej odpisywać. Ja ogólnie staram się wam odpisywać, ale wiadomo, nie zawsze mi to wychodzi. Czasem chcę tylko załatwić jedną sprawę w SSO albo coś dograć. Nie mam czasu po prostu wam odpisać, ale oczywiście na tej serii mogę pisać z wami godzinami, więc poczekamy, może napisze ona jaką wiadomość. No ale na razie są mistrzostwa. Zasprawdzę, gdzie są te mistrzostwa, bo może się udam na te mistrzostwa, które teraz się odbyły. W Forcie Pinta były mistrzostwa. To się super składa, bo to też jest takie ogólnodostępne miejsce, nawet gdy nie ma się Star Ridera. Więc lecimy i zobaczymy, czy zaraz kogoś spotkamy. Widzę, że większość z was chyba już skończyło te mistrzostwa, więc pewnie przyjadę i nikogo nie będzie znać życie. Tia, impreza się skończyła najwidoczniej, a mnie nie ma. Dobra, jeszcze sobie przed tym wszystkim sprawdzę, czy działają tańce koni. W ogóle te rzeczy tam lewitowały od zawsze? Nie przypominam sobie, żeby tam zawsze lewitowały, no ale dobra. Sprawdzimy sobie, czy mój Yami będzie sobie tańczył, ponieważ no od jakiegoś dłuższego czasu, o ile nie pół roku albo i nawet więcej, nie działają tańce koni, więc sobie sprawdzę. Akurat jest piątek, jest impreza. Yami tańczy, jest dobrze. Yami tańczy! O mój Boże, Yami tańczy! I on nie przestaje tańczyć! O kurde, widzowie. Chyba w końcu uda mi się nagrać tańce koni z 2023 roku. Bo wiecie, dlaczego mnie to wkurzało? Bo ja zawsze nagrywam shortsy. Znaczy zawsze. Nagrałam tylko jeden, ale chcę co roku nagrywać takie shortsy, że wszystkie tańce koni SSO, które wyszły danego roku. A nie mogłam tego zrobić, ponieważ te głupie tańce koni nie działały, ale teraz najwidoczniej działają. Zresztą, jak wy to widzicie, to pewnie już dawno, dawno, dawno temu ten short wleciał, ale jeśli go nie widzieliście, to możecie zawsze sobie wyszukać. Tańce koni SSO 2023. Ale w sumie mogę mieć ułatwienie, bo wczoraj wyszedł odcinek dosłownie na tym koniu, więc możecie go kojarzyć i mój ubiór, więc teoretycznie może być łatwiej dla was, żeby mnie rozpoznać. Gdzie ludzie jeszcze jeżdżą oprócz Murland? I napiszcie koniecznie w komentarzu, w jakich miejscach bywacie najczęściej w Star Stable, bo ja po prostu w takich miejscach będę was szukać. Oczywiście wszyscy sobie tutaj bieżniują, tutaj Scarlett sobie bieżniuje, tam bieżniuje sobie jakiś pasolik. Dobra, wiem, gdzie lecimy. Tam, gdzie jest serio was zawsze dużo. Nieważne jaki dzień i jaka godzina. A jest to Farma Steve'a. To jest mój as w rękawie na dzisiejszy odcinek. Widzę, że mam jakąś wiadomość. Niestety, pogadaj. Niestety moja znajoma Luna nic nie napisała. A jeśli to oglądasz, Luna, to mam nadzieję, że miałaś przyjemną grę i masz dalej przyjemną grę. I oczywiście pozdrawiam cię, kochana. Się tak wtopię w krzaki. Ale nie, no to nie ten
ten typ odcinka. Ja muszę wyjść i wam się pokazywać, a nie chować przed wami. Może ewentualnie jeszcze zmienię serwer na Cookie Wally na przykład, bo to jest mój ulubiony serwer i dużo z was może wiedzieć, że ja tam lubię jeździć. Czekajcie, bo ja mam laga mózgu. Dlaczego mój telefon pokazywał, że jest 18, a jest teraz 19? A, to będą mistrzostwa jadłowego gaju. Dobra. Jak to się stało? Ja przysięgam, że widziałam godzinę 18. Jestem chyba jakaś upośledzona. Oho, interakcja. Interakcja. O mój Boże. Turyści? Nie no, czekajcie, bo mam... Okej, okay, Amelia podeszła, obczaiła mnie i poszła. Harley, Kylie, a to ona pisała. O co jej chodzi? Wszystko okej z tobą? Co ona robi? Okej, okay. To chyba jednak był jakiś random, chociaż nie wiem, ona tak jakoś podejrzanie jeździ wokół mnie. I nie wiem czemu, ale troszeczkę się czuję niepewnie przez to. Nie wiem dlaczego, bo na tym ta seria polega, żeby ktoś się do mnie odezwał, ale... O co chodzi? Zadębowała. Czy to jest wyzwanie? Uwaga, oddębuję jej. Czy to znaczy, że będziemy zaraz się bić na rewolwery? Dobra, zrobię ryzykowny ruch i obtoczę ją. Zrobię kółeczko wokół niej. Ale kusikiem i to ćwiczebnym. Siema, Amelia, co tam u ciebie? Yo. Dobra, zrobię dwa kółeczka. Tak, zaryzykuję. Dobra, czekamy na mistrzostwa. YOLO. Dobra, czekajcie, czekajcie. Coś się dzieje, coś się dzieje. O mój Boże, Amelia. Hej. Amelia po dochodzeniu, którym na początku mnie troszeczkę oszołomiła i przestraszyła, okazało się, że mnie poznała. Może być grubo, a za niedługo są mistrzostwa. Dobra, serduszko. Zobaczmy, jak się dalej to potoczy. Jesteś pierwszym bohaterem dzisiejszego odcinka. Co ty robisz? Czemu się ruszasz jak zegar? Cyk. Czy ty nagrywasz? I oczywiście, moi kochani, dobrze wiemy. Jest dzisiaj prankowanie widzów, dlatego... Nie! W sensie masz zdjęcie! Bo ona to tak zrozumiała, jej odpisała. Czy nagrywasz? Odpisała mi nie. Ale później napisała mogę zdjęcie. I to wyglądało, jakby mi odpisała nie, że nie może zdjęcia. Oczywiście, że możesz zdjęcie. O, Sonaya? Bo coś czułam, jakbyś nagrywał odcinek. O, mój Boże, dobra, jest grubo, Amelia w sumie nas przejrzała na oczy. O kurde, ja muszę wam odpisywać, że nie, bo to by było zbyt proste, jakbym wam napisała, że tak. Ale powiem wam, że Amelia to jest chyba pierwszy taki przypadek w historii tej serii, że ktoś podejrzewał, że nagrywam tą serię. Naprawdę. O kurde, kolejna. Dobra, jest grubo. Jest Rosalia. Pizzy Spoon. Jest już nas 4, znaczy ze mną 5. Piękna evolution. Dobra, zaraz im napiszę, że jedziemy na mistrzostwa. Proszę bardzo, możecie robić zdjęcia, oczywiście. Oczywiście, o Boże, za dużo pisania. Kiedy nagrywasz? Chcę być na odcinku. Gdzie są mistrzostwa jodłowy gaj? Ja też chcę być na odcinku. O kurde. Czy one już przyjęły, że ja serio nagrywam? A kto to, bo nie wiem. Violeta, mam nadzieję, że trafisz na mój kanał i zobaczysz ten odcinek, który będzie prawdopodobnie w lipcu albo w sierpniu. I mam nadzieję, że poznasz mój kanał, polecam. O, dobra, Violeta chyba poznała. Nagrywasz? No muszę napisać, że nie nagrywam, no. Ale one wiedzą, one chyba wiedzą. Dziwi mnie jeszcze, że nie zaprosiły mnie do stajni ani nic. Ale może czekają do mistrzostw. Nie zawsze będzie nagrywać, no też, ale w tym wypadku nagrywam z ukrycia. Czy zrobisz kolejny? Oczywiście, że będą kolejne. Też ma życie, nie zawsze nagrywki. To fakt, że też mam życie. Też sobie czasem gram tak dla siebie. No ale w tym wypadku, czemu one się cały czas pytają? Nie, one myślą, że mnie... One myślą pewnie teraz, że ja ich sprankowałam, bo one się spodwózkowały do jodłowego gaju, a mnie tam nie ma. Ale spokojnie, dziewczyny, ja już lecę do was, lecę do was. Ale wydaje mi się, że chyba na każdym odcinku ja mówię, że ja nie mogę wam powiedzieć, że nagrywam. Nawet jeśli nagrywam. Akurat tą serię, bo czasem jest tak, że nagrywam aktualizację i się mnie pytacie i faktycznie tak jest, że no mogę wam powiedzieć, co nie, bo to jest aktualizacja wtedy, a nie ta seria. Nie ma tutaj... Zaraz. W nowej grani. Jezu, to coś jest nie tak z tą godziną. Która jest godzina w końcu? Dobra, czy ja zdążę do nowej grani? O Boże, 28. O, zaproszenie do znajomych. Dobra, zaraz. Najpierw bitwa o mistrzostwa jest. Nie, dobra, jeszcze jest 28. Teraz dopiero jest 29. Mam minutę. 56, 55, 54, 53, 52, 48. O kurde! Koniu, biegnijże szybciej! Teraz się wezmę i zesram się. Jest 29 jeszcze. Zesram się. O Boże, na ostatnie 20 sekund. Dobra. Jezu!
Jezu, Ziggy! Ziggy ma zepsutą klawiaturę! Coś mu się stało i ma posklejaną klawiaturę. Po prostu mnie szlak zaraz trafi grać na tym gównie. O Boże, Ziggy, napraw tą klawiaturę. Ale mnie irytuje ta klawiatura. Mam nadzieję, że nie słyszycie klikania. Jeśli słyszycie, to przepraszam, ale ona się blokuje, ta klawiatura. Nie wiem dlaczego. Jest! Trzecie miejsce! Dobra, akceptujemy Sonię. Zaproszenie do grupy, zaproszenie do grupy. Proszę państwa, po raz pierwszy chyba na tej serii zaproszenie do grupy. Oczywiście tak, jest zaproszenie do grupy. O kurde, nie, one już muszą wiedzieć, muszą na 100% wiedzieć. Nie wiem, gdzie one poszły. Napisałam im, że do Muru jadę. Dobra, może piszą coś na grupie. Dobra, dobra, a one chyba już wiedzą. One już chyba wiedzą, ale powiem wam, nie krzycz, Sonia, nie krzycz, proszę. Dobra, poczekam chwilkę. O, przy wyścigach, tak, tak, tak. O, zapraszają mnie do wyścigu. Lecimy grupowy. Mega, pierwszy raz w tej serii dzieją się takie rzeczy. Dobra, jestem ciekawa, do jakiego stopnia dziewczyny się posuną. Jestem ciekawa, czy zaproszą mnie do stajni. Kurde, ta klawiatura mnie tak irytuje. Tak się na niej strasznie klika. Oczywiście dziewczyny nie będę usuwać ze znajomych. Usunę je dopiero w następnym miesiącu, kiedy będę nowe osoby dodawać. Więc, no, udało im się dostać do mojej grupy znajomych na jakiś czas, plus za jakiś dłuższy czas zobaczą się na odcinku, jeśli będą dalej oglądać moje filmy. No nie, no nie mów, że zmisowałaś punkt, no nie. O, kolejne zaproszenie do znajomych. Rosalie Pigspoon, to jest ta, co też była tam z nami. Zobaczymy, zobaczymy, czy one będą przy mnie stać, czy ja powinnam im coś zaproponować. Może się zapytam, co chcecie robić. To nie jest aż takie chyba nakierowujące, prawda? Boże, przepraszam za to moje pośledzone pisanie, ale naprawdę ta klawiatura jest zepsuta. Wiem, że się dowiecie dopiero za długi czas, no ale zaprosisz nas do twojej stajni. O kurde! Tego się nie spodziewałam! Ja myślałam, że one mnie zaproszą. Uwaga, uwaga, będzie grubo, będzie grubo. Zaproś. Teraz mamy grupa. O, zaproszenie grupowe. Poczekamy na nie, poczekamy na nie. Może się zaraz zryspią, uwaga. Zryspiły się! Siema, Amelia, witam bardzo serdecznie, witam w mojej stajni. Idziemy czyścić, o, jak słodko! Dziękuję, dziękuję za czyszczenie mi koni, o mój Boże, ja się tego nie spodziewałam. Ten odcinek jest przełomowym odcinkiem, tyle wam powiem. Tylko proszę, nie ukradnijcie mi moich koni, nie ukradnijcie mi moich koni. O, jest Sonia, tutaj sobie Guardian wybrała Amelia do czyszczenia, a tutaj sobie wybrała, Sonia sobie wybrała Bolkik. Ej, dobra, one, jeśli oglądają moje filmy i znają moje konie, to powinny wiedzieć, że to jest serio moja stania i to jestem serio ja. Sandhope, koń, który praktycznie nie żyje, w sensie nie wiem, czego kiedyś wytrenuję. Trzeba im dać jakieś oklaski. Tak, dobrze, dobrze, sprzątajcie dalej, sprzątajcie dalej. Ja jestem najlepszą poganiaczką do sprzątania. Jezu, naprawdę, dziewczyny, wam dziękuję. Tego się nie spodziewałam. Ja byłam pewna, że to wy mnie zaprosicie do stajni, a nie na odwrót. Boże, jakie będę miała piękne, czyste konie, nie wierzę. Dla flater wszystko, Boże. Ej, naprawdę, to jest bardzo miłe z waszej strony. Wild Beauty tutaj jest czyszczony. Oj, nakarmione, a ono. Amelia wybrała Bibi, dobry wybór konia na czyszczenie. Trzeba przyznać, że to jest prestiżowy wybór konia na czyszczenie. Bubble Tea. Co, co, co? A to Salto, co się zatrzymuje i Salto robi. Tak, to on! Flutter Friend jest przez Amelię tutaj czyszczony. Kurde, wszystkie konie będę miała wyczyszczone. I chyba powinnam częściej wpuszczać was do mojej stajni po prostu. Możecie być moimi stajennymi, oczywiście, że tak. Boże, to są najlepsze stajenne, jakie mogłam mieć. Jeszcze same się po prostu do roboty palą. Ja nawet się nie spodziewałam. O, mogę was zaprosić do mojej stajni? Oczywiście, że tak. Dobra, będziemy mieć dzisiaj dużo, dużo kontentu na odcinku. Oficjalnie, dziewczyny, jesteście mianowane moimi stajennymi, co nie? Mamy zaproszenie do stajni, proszę bardzo. Tak, oczywiście chciałabym się jakoś odwdzięczyć. Bubble Tea. O, też mam konia Bubble Tea. Bardzo fajny. Chodź, wyczyszczę ci kopytka Bubble Tea. Boże, przepraszam za te moje upośledzone pisanie, ale naprawdę nie ogarniam. Paldip. Okej, to jest śmieszne imię, Paldip. O, mamy panda. Boże, i Izabelka, dobra, Izabelka, to ja muszę nakarmić oczywiście. Niech stracę, słuchajcie, dam mu jabłuszko, proszę bardzo. Music Air, ej, fajne. Mi się to kojarzy z Music Man z FNAF-a, nie wiem, czy oglądasz FNAF-a. O, czekajcie, to imię jest ciekawe. Coco Box, pudełko z kokoskami? Kokosankami? Same Araby tu są w ogóle, tutaj dosłownie miłośnik. Widzę, że tutaj miłośnik Belgów też jest. Peach, bardzo fajny też. Miłośnik Belgów i Arabków, proszę państwa. Donat! Ej, czy ja mam konia, co się nazywa Donat? Muszę mieć konia, co się nazywa Donat. Przecież to jest must have koń. Mój grubasek, no dosłownie. Proszę bardzo, jabłuszko dla grubaska. Czy ja przesuwam mojego konia, Feseso? Pchanie koni, Feseso. Czekajcie, co?
What? Przesuwam konie w SSO. Boże, on jest taki gruby, Yami, a ja go przesuwam. Widzicie, jaka jestem silna? Opłaca się chodzić na tą siłownię. Dobra, więc dzisiejszy odcinek był naprawdę, naprawdę przełomowy. Oczywiście dziękuję wam bardzo, dziewczyny, za odcinek i za to, że mnie zaprosiłyście i że chcieliście mi wyczyścić konie, oczywiście. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek i dać łapkę w górę. Wszystkie moje social media macie w opisie, a ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.